Jest czwartek, 18 dzień listopada, do wyborów zostały 3 dni, więc skorzystajmy z okazji, zapytajmy łodzian, czy pójdą na te wyjątkowo popularne w Polsce wybory samorządowe. Dobry wieczór, wybieracie się może na wybory w niedzielę? My nie jesteśmy stąd, więc nie mamy tutaj na, jak na wybory się dostać. No tak, ale będziecie głosowali? Gdzieś tam u siebie, czy nie? Znaczy, to myślę, że ci, co jadą do domu, to na pewno zagłosują, a to jak na przykład ja niestety zostaję, nie będę miał możliwości na brania udziału wyboru. Okej, dzięki bardzo. Żaden problem. Wieczór, wybieracie się Państwo może na wybory w najbliższą niedzielę? Ja niekoniecznie, mam daleko do domu. Aha, a pan? Czy pracuję. Czyli nie ma żadnego kandydata, na którego byście Państwo poświęcili trochę wolnego czasu, żeby jednak się udać do urn? Oczywiście, że nie ma takich. Wszyscy są jednego warci. Okej, dziękuję bardzo. Dobry wieczór, wybieracie się Państwo na wybory w niedzielę? Tak. A jest już kandydat obrany? Jeszcze nie. Jeszcze nie ma. Od czego może decyzja zależeć? Od głosów. Ale od głosów czego? Od sondaży, billboardów? Od sondaży. Od sondaży, jednak. Tak. Czyli na zwycięzcę będziecie głosować, tak? Tak. Dobry wieczór, czy wybiera się pan na wybory w najbliższą niedzielę? Oczywiście. A czy kandydata już pan sobie wybrał? No. A będzie pan głosować po programie czy na partię? No po programie. Po programie. To zdradzi nam pan, na kogo może... Słucham? Iwiński. Iwiński, tak? Tak. No to pan jest, można powiedzieć... Wybija się, prawda, z tej sondażowych... Jest młody, populizmu. Młody, ambitny i prawda, że coś zrobi może dla tej Łodzi. Okej, dziękuję bardzo. Proszę. Co? Poczekaj. Ja sam nie wiem. Właśnie. Joński? On powiedział Iwiński. Joński, pisz, oczywiście, że mu chodził Jońskiego, tylko budą od niego zajeżdża, mu się trochę zbełkotało. Jest młody i ambitny. No okej. Okej. I tym oto sposobem dzięki nam Piotr Peska stała się częściowo deptakiem. Dobry wieczór, wybieracie się może na wybory w niedzielę? Raczej nie. A dlaczego? Nie znamy kandydatów właśnie. Nawet dobrze. Mhm. A w Google przecież można wklepać wybory, nie bardzo. Ale nie interesujemy się polityką. Dobra. Raczej nie. A jakąś partię, gdyby należało wybrać ze wszystkich? Oj, nie wiem. Byłby z tym problem. Okej, dzięki bardzo. O, tu będzie zaraz. Zajebista akcja, mam nadzieję. Cześć, Nik idzie, Rafusiewicz. Dobry wieczór. Czy wybiera się pan na wybory w najbliższą niedzielę? Oczywiście, że się wybieram, bo nieobecni nie mają racji, jak to się mówi, oczywiście. A czy kandydata już pan sobie wybrał? Tak, wybrałem już od dawna partię, na którą będę głosował. A, czyli jednak na partię, nie na program? Czy jedno i drugie? No oczywiście jedno i drugie. I na prezydenta też już wybrałem. Dawno. Oczywiście wiem, że będą to 4 kartki. Jedna na prezydenta, druga do sejmiku wojewódzkiego, trzecia do konkretnie danej dzielnicy. Natomiast ta ostatnia to już bardzo miejscowa, bardzo lokalna, do Rady Osiedla. Także no to... A podzieli się pan z nami informacją, jakaż to partia? Tak, oczywiście mogę, bo... Trzeba przestrzegać reguł gry, a cisza wyborcza jest dopiero od soboty. Właśnie, także to będzie to partia Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Czyli prawica w Polsce, tak? Tak, oczywiście, że tak. Dzięki. Sorry, dzięki. Dobry wieczór. Czy wybiera się pani na najbliższe wybory w niedzielę? No nie, bo nie mam prawa głosu, niestety. A to dlatego, że przez przypadek mnie przemeldowano gdzie indziej. Aha, dziękuję bardzo. Myślałem, że pan niepełnoletnia, nie uwierzyłbym. Dobry wieczór. Czy wybiera się pani na wybory w najbliższą niedzielę? Pewnie. A czy ma pani już kandydata? Nie. Jeszcze nie. A od czego ta decyzja może zależeć? Ja przeczytam, to zobaczę, kogo wybiorę. Czyli na, może być nie w ostatniej chwili decyzja? Tak, ostatnio nie byłam w Łodzi dłuższy czas, więc tak... Nie bardzo. A czy jakąś partię pani wspiera psychicznie? Pewnie tak. Tak? Prawicę? Może? A co to jest prawica? No PiS. Nie. Nie. PO. Dziękuję bardzo. A
czy pan mówi po angielsku? Yes, of course, that's... but it's not a question for you then. Okay. So sorry. Sorry, sorry. It's about election. Okay, I'll vote for all of the parties, everyone. Okay. O, może państwo nam odpowiedzą. Dobry wieczór, czy będziecie państwo na najbliższych wyborach w niedzielę? Powinniśmy być na wyborach i zapewne będziemy. A czy już mają państwo jakiegoś kandydata obranego? Ewentualnie partię, którą państwo wspieracie psychicznie? Jeszcze nie. Będziemy się zastanawiać. Czyli decyzja może być w ostatniej chwili podjęta? A od czego ta decyzja może zależeć? Billboardy, plakaty, internet, telewizja, sondaże? Na pewno internet. No, na pewno będziemy czytać na temat właśnie kandydatów, ich programy. Okej, okay, dziękuję bardzo. Wybieracie się panowie na wybory? Absolutnie, ja absolutnie. Tak, w ogóle tak, interesują nas, ale nie puszczajcie tego w ogóle. Dobry wieczór, czy wybiera się pan na wybory w niedzielę? Owszem, nie. Owszem, nie. A dlaczego nie? Bo nie wiem na kogo. Najbardziej mi odpowiada Janowski. No ale nie kandyduje. Jak to nie? Już piszą na plakatach, że on już jest prezydentem. No to po co ja mam iść na wybory, jak on już jest prezydentem? To Joński może. A, Joński. No, Joński, no przepraszam, potaśtało mi się. On już pisze na plakatach, tak, jest prezydentem. Tak, no. Tak, tak. No. No to może zagłosować przeciwko niemu na kogoś. A po co mi to? Czy ja z tego będę miał? Przecież oni nie idą dlatego, żeby nam było dobrze, tylko żeby im było dobrze. Jeden z tych mądrusiów mówi tak. Piaskownice będą w Łodzi, parki, te ogródki jordanowskie. No to ja do żony mówię, głosuj na tego, będziesz miała gdzie się w piasku bawić, gdzie siusiać. No, no to jest jej propozycja. I co druga? Piotrkowska. Piotrkowską oni chcą co zrobić. To już więcej nie można zrobić, jak jest taki burdel, jaki jest. Okej, dziękuję bardzo. Nocne życie. Wybieracie się państwo na wybory może w niedzielę? Wybieramy się. A czy kandydata już państwo wybraliście? Na prezydenta? Tak. Tak. A podzieliliście się państwo z nami? Ktoś to może być? No, kobieta, mężczyzna? Kobiet. Kobieta, pani Zdanowska, tak? Tak. Okej, dziękujemy bardzo. Wybieracie się państwo na wybory w niedzielę? Dobry wieczór, wybieramy. A kandydata już państwo wybraliście? Ja wybrałem. Tak? Prawica, lewica, środek? PO. Okej, dzięki. Dobry wieczór, czy wybiera się pan na wybory w niedzielę? Tak. A czy kandydata już pan wybrał? No, jeszcze nie jestem zdecydowany tak do końca. Czyli to w ostatniej chwili decyzja może zapaść, a od czego może być uzależniona? No nie wiem, trzeba się zastanowić, bo to jednak jest sprawa na jakiś czas, żeby ktoś nas reprezentował, żeby ktoś nam pomagał. W sumie jestem rencistą, też chciałbym, żeby coś zrobiono z rentami, bo mam bardzo niską rentę. Także... A czy sympatyzuje pan z jakąś partią? Raczej nie. Okej, czyli może być to wybór na kandydata bezpartyjnego zupełnie? Tak, tak mi się wydaje. Tak. Okej, dziękujemy bardzo. Tam są takie pustkowie, idziesz, nic. Sama, słuchaj, trawa, niekończąca się trawa. Gdzie nie spojrzysz, trawa? Tutaj nawet trawy nie ma. No, ale bruk jest. Czy wybiera się pani na wybory samorządowe w niedzielę? Wybieram się. A czy ma pani już swojego kandydata? Czy mam kandydata? Po prostu nie znam list kandydatów, bo nie było to reklamowane, pokazywane w telewizji. Po prostu nie zna się wyborców, tych, na których się ma głosować. Czyli ale ja, jeśli będę głosowała, to tylko i wyłącznie na PiS. Czyli prawica. Prawica, tak. Okay. Tylko i wyłącznie. Dziękujemy bardzo. Wow. Bawimy się w chodnik parzy. Ale może panie nam powiedzą, czy się wybierają na wybory? Na wybory nie, bo w Szwecji chyba. Zapraszam do Szwecji. No tam pewnie lepszy wybór będzie. O tak, tam są przynajmniej dobra muzyka do tego jest.